Cześć, z tej strony Matis. Pojedziemy sobie dzisiaj wyścig o Grand Prix Donington Park. Dobra, długość sesji 100%, czyli 16 okrążeń. Umiejętności przeciwnika zwiększyłem o 5. O 5%, ponieważ w kwalifikacjach za dobrze mi szło. Więc dobra, przejdźmy do wyścigu. Widać, będziemy startować z drugiego pola startowego. Okej, no to co, ruszamy. Okej, it's your first career race. Let's get it off to a good start. Było 16 okrążeń. Jest trochę tutaj. Looks like there's one on your tail. Start defending your position. Cover the inside line in the braking areas. You're right on his tail. Pile on the pressure and force him into a mistake. Okay, you've got a warning from the race director for cutting the track. Try and respect the track limits, keep it between the white lines. Yeah,
gap to P2 is 3 seconds. Great job, keep up the pressure. Given a second warning for cutting the track. Be careful, respect the track limits, or we've been pulled off. Got some pressure from the guy behind. You'll need to brake as late as you can. You may need to cover the inside line. Coś tam widzę wypadł z tobą. Try to get a good run from the last corner. Slipstream past him on the straight. Idź za nim. Teraz albo nigdy. Znam to lepiej. Piątą pozycję. Dało się.
się gonić samochód przed nami. Wychodzimy na prosto. Osiem okrętów do końca wyścigu. Use your slipstream to get close to him on the straight, then dive up the inside under braking for the slow corners. Try and keep it clean and tidy. Your lap times are a little bit inconsistent. Stay sharp, see if you can put in some strong laps now and line them up. You can do it. Pile on the pressure, this is great stuff. You're going to do it in the next few laps. Love it. Good job, that's P4. We're in sight of the podium. Pięć i pół sekundy straty do samochodu przed nami. Czy nie uda się nam to zrobić? Zobaczymy. Switch on and stay focused. We need consistent lap times now. Really push hard. Gap to third place is 5 seconds. Look after your tyres, but try and catch him.
Your pace is slowing a little. Refocus and go for it. Siedem sekund straty. Będzie bardzo ciężko zrobić. Skupmy się na obronie czwartej pozycji. Tutaj już musimy docelować do mety niż... jakąś niższą, no? The gap to third place is 7 seconds. Try to focus on lap time. No mistakes now. Put the pressure on. Reel him in. One dają sobie znać. Your pace is slowing. Come on, we're all rooting for you. Let's get back into the race. Push hard.
straciliśmy naszą czwartą pozycję. Staramy się ją odzyskać. That's fifth place, that's a good pass. Keep pushing, you'll catch the leaders. Za chwilę rozpoczniemy ostatnie okrążenie od Grand Prix do Donington Park. Właśnie się rozpoczęło. One już... No jest zużyte. Tam się już ślizga. Trzeba uważać. TV monitors are showing you've got some aero damage. Driver ahead has extended his lead to 1 second. You can still catch him. That's the checker flag. We got some good points out of that. Fantastic job. Jak widać, ukończyliśmy wyścig na 7 pozycji. Pierwszy był Daniel Nipper, drugi Yuri Moroz, a trzeci Roberto Bettori. No i oczywiście na 7 pozycji nasz kolega z zespołu na pozycji 16. Tak wygląda tabela po wyścigu. Daniel Nipert pierwszy, drugi Yuri Moroz, trzeci Roberto Bettori. My jesteśmy na pozycji 6. Czternastoma punktami straty do Daniela Niperta. Dobra, to dzięki za oglądanie. Widzimy się w wyścigu drugim. Trzymajcie się ciepło, cześć.